A tak mówisz, że możemy? Tak, ktoś podszedł i powiedział, że można. Aha, no to pewnie, że tak, to musimy wyczekać, jeszcze na festiwal. No teraz to już wypadałoby powiedzieć dobry wieczór, szanowni państwo. Kolejny pojedynek, tym razem grupa 27. Zdaje się, że mieliśmy pojedynki i tym samym zawodników z tej grupy. Tym razem zdarza nam się pojedynek dżentelmena, który w grupie 27 zajmuje miejsce szóste, przedostatnie. To zawodnik Green Clubu Gdańsk, Paweł Oleksiejuk, a jego rywalem jest zamykający tabelę tej grupy Jakub Gorzkowski z klubu Bieg Wulkanów, Bilard 2 Złotoryja. No zobaczymy, jak będą wyglądały jak będzie wyglądał ten pojedynek. Dla Gorzkowskiego to ostatni mecz w Mistrzostwach Polski Amatorów w tym roku. Oleksiejuk jeszcze przed sobą ma dwa pojedynki, czyli ten i jeszcze jeden, zobaczymy. Być może za chwilę będziemy wiedzieli, dlaczego ci zawodnicy zamykają tabelę. No to rozbicie jakieś takie troszeczkę chyba chybione. Wydawało się, że dużo dynamiki włożył w to zagranie Oleksiejuk. No ale efekt nieproporcjonalny do siły. Jakub Gorzkowski. Wybiera bile pełne, zaczyna od żółtej, dobrze przenosi teraz ciężar gry na zieloną. No mało ma tu trochę kąta, ten kąt mógłby się przydać, żeby popracować przynajmniej nad bilą różową. No parking na 13 byłby tutaj naprawdę idealnym wręcz rozwiązaniem. Aha, ale w drugą stronę ten kąt. No dobra, powiedzmy, że jest pozycja do dwójki. No ja mogę teraz już państwa zaprosić niebawem a podsumowanie tegorocznej bilardowej ekstraklasy, a no zapewne kilka minut po zakończeniu dzisiejszych gier także podsumowanie fazy grupowej Mistrzostw Polski Amatorów. No i teraz taka zagadka, dość prosta jak się okazuje, gdzie tego szukać. Ano na naszym profilu na Facebooku tvsports.pl, a także Bilard Sportem Wszystkich, to na Facebooku i na YouTubie kanał TV Sports. No jest bardzo prosta metoda, żeby nie przeoczyć tych materiałów i zachęcam do skorzystania z niej. Wystarczą w zasadzie dwa kliknięcia w przyciski Lubię To na stronie Bilard Sportem Wszystkich i tvsports.pl oraz subskrypcja na YouTubie i ani ten materiał, ani żaden inny, który w tym roku zrealizowaliśmy, nie umknie państwa uwadze na YouTubie, także mnóstwo pojedynków. Także jeżeli na przykład ktoś chciałby sobie odświeżyć to, co działo się w tegorocznej edycji Super Pucharu Polski Kobiet w Galerii Brama Pomorza w Lipienicach, na przykład z tej okazji, że już za kilka dni ostatnia odsłona tej rywalizacji, zapraszam na YouTube. Jeżeli ktoś chciałby przypomnieć sobie, jak wyglądało bilardowe tournée w tym roku, albo raczej każdy dzień tego bilardowego tournée, tak dla przykładu, żeby wejść w klimat akcji Bilard Sportem Wszystkich i przygotowywać się na podsumowanie Bilardowej Akademii, które już za kilka dni, to też jak najbardziej na Facebooku, na YouTubie, no i przede wszystkim na tej stronie na Facebooku Bilard Sportem Wszystkich. No jeżeli ktoś z państwa już nie może się doczekać Mistrzostw Polski, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie w Dębicy, na przykład tak jak ja się nie mogę doczekać, no to oczywiście transmisję na żywo zaprezentujemy w tvsports.pl, a podsumowania i naprawdę bardzo różne punkty widzenia na ten turniej, troszeczkę zakulisowych ujęć, no już teraz to mogę zapowiedzieć, już teraz gorąco zapraszam do śledzenia naszych materiałów. Zapewniam państwa, że dzień i noc będziemy pracować na to, żeby te mistrzostwa miały niezapomniany wymiar, nie tylko sportowy. No i droga do tego, właściwie brama, furtka, jakbyśmy tego nie nazwali,
wiedzie przez internet, przez Facebooka. Przypominam, tvsports.pl, wystarczy dać lajka, nic was nie ominie. Podobnie Bilard Sportem wszystkich. No i YouTube oczywiście. A jeżeli ktoś chciałby na przykład odpocząć troszeczkę od naszego polskiego podwórka, to Sport Club, taki kanał na większości chyba multiplexów, chociaż nie na multiplexie, nie, ale na większości sieci kablowych, daje możliwość śledzenia World Cup of Pool już od najbliższego poniedziałku transmisję. No i z polskim komentarzem, i z polskim komentarzem, którego słuchać się da, że tak powiem enigmatycznie, jak to komentuje. Na pewno nie ja, ale niech zostanie niespodzianką nazwisko dżentelmena, który opatrzył komentarzem te pojedynki. Mam tu podpowiedź, żeby zorganizować konkurs. Mam tu wręcz przykaz, żeby napisać na Facebooku, ale zapewniam, że kiedy usłyszą państwo ten słowiczy głos, to posypią się komentarze typu Bogdan Tomaszewski, typu Jan Ciszewski, typu na pewno, oglądając tę transmisję, przyjdą państwu na myśl nazwiska najznamienitszych komentatorów, a zapewniam, że będzie to dopiero wschodząca gwiazda tej dyscypliny. Dlatego nie wiem, czy konkurs ma tu jakikolwiek sens, bo wygranych chyba nie będzie. Tymczasem sytuacja na stole, jak w kalejdoskopie, się zmienia. Raczej zmieniają się zawodnicy przy nim. Patrzę pytająco na Piotra Rybę, chcąc uzyskać informację, czy nie zaspał przy zmianie wyniku, czy po prostu wciąż jest 0-0. Takie zagranie troszeczkę jak z karambola, ale zawsze to jedna bila mniej. Teraz ładne, bardzo dobrze skontrolowane zagranie na sporym dystansie, z odpowiednią dynamiką. Biała nigdzie nie uciekła. Wbrew pozorom nie było to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Może słówko o grupie 27, w której pojedynki toczą lub toczyli w zasadzie dżentelmeni przy stole telewizyjnym. Tutaj prowadzi Szynklewski z jedną porażką przed Dorszem, który również ma zaledwie jedną porażką, ale za ich plecami Arkusiński, który rozegrał jeden mecz mniej, a też ma tylko jedną porażkę, więc do jakichś kluczowych rozstrzygnięć w tej grupie jeszcze trochę czasu. No i może znowu Oleś, zawodnik z Gdańska, popisze się dobrym wbiciem na sporym dystansie. No tym razem troszeczkę zabrakło. Jest Jakub Gorzkowski, on zagrywa bilę pełnej. Spójrzmy, co ma tutaj do zagrania. A wydaje się, że tylko tę brązową kulę. I rzecz jasna niebieską. Byłem ustalić z sędziami skład tego pojedynku na stole telewizyjnym. Pan Jakub Gorzkowski oczywiście pojawił się na wezwanie arbitrów. No i zakomunikował, że oczywiście zagra na stole telewizyjnym, choć niechętnie. No i chyba wiemy, dlaczego niechętnie. No dobra, teraz brązowa kula jak najbardziej do zagrania, niebieska tym bardziej. Dlaczego? Aha, czyli na trójkę będzie próbował pozycjonować Gorzkowski. No dobre wbicie, dobra też ta pozycja.
Wojciech Wiśniewski, Aleksander Młodziejowski, zapraszam do telewizji. Ciężko, ciężko próbować wyodrębnić, wysnuć jakiś plan na podstawie tego, w jaki sposób dysponuje Białą Widlą Jakub Koszkowski. Wydawało się, że po tej różowej warto by było zagrywać czerwoną, tak jednak nie zadecydował. No dobrze, udało się tutaj wykorzystać ósemkę, udało się zatrzymać na niej Białą Bilę, tym samym stworzyć odpowiedni kącik, który na pewno ułatwi pozycjonowanie do Bili Czarnej. Ale chyba troszeczkę w tym zagraniu zabrakło dynamiki. W każdym razie ósemka na, uwaga, 1-0. Toczy się leniwie i no, zostaje jednak na stole. Teraz pytanie, co zawodnik Green Clubu Gdańsk będzie mógł w tej sytuacji zrobić. No, recepta jest jedna. Trzeba tych trzech bil z paskami po prostu ze stołu się pozbyć, bo raczej ciężko wyobrazić sobie na tyle skutecznego sejfa, by spokojnie mógł Olesiejuk usiąść na fotelu i czekać na błąd rywala w sytuacji, kiedy ósemka stoi, w zasadzie wisi nad krawędzią łzy. A jednak to próba sejfa. No i proszę, całkiem ciekawy wariant. Tylko że to jest taki wybór, to jest wybór takiego zagrania, które zmierza, no to możemy powiedzieć chyba pata, o ile tam nie ma miejsca na tę czarną, zobaczymy. No mógł zagrać Gorzkowski, wykorzystuje sytuację, mamy 1-0, tam jakiś turysta nam się przechadza. Dariusz Anderson, Tomasz Błażej, stół numer 19. Teraz Jakub Gorzkowski zaprezentował całkiem niezłe rozbicie, patrząc po tym, jak rozbiegły się bile. Zobaczmy
co się zdarzyło z białą. No świetnie skontrolowana ta biała wila. Jest też wila w łuzie. Co najmniej jedna, a wydaje się, że dwie. No nic, tylko ten układ wykorzystać. Pójść za ciosem. Takim mocnym akcentem pożegnać się z turniejem, bo przypomnijmy, Jakub Koszkowski no już bez szans na wyjście z grupy. 5 porażek, zaledwie 2 wygrane partie. No teraz już 3. Być może też ten bilans porażek się zmieni, ale nie chciałby na pewno tego Koszkowski. Jest wybór, padł na połówki. Jest dobre wbicie. I pozycja, która do życzenia pozostawia całkiem sporo. Bo jedyną, zdaje się, dostępną bilą z pasku, jaką ma teraz zawodnik biegu wulkanów bilard 2, złotoryja. To ta połówka przyklejona do piątki. Na tym pole manewru powiedzieć ograniczone, to jak nie powiedzieć zupełnie nic. Jest przy stole Paweł Olesiejuk, on zagrywa bilę pełne, no i tak patrząc na ten układ chyba możemy oczekiwać, albo też spodziewać się, że kilka kul zdejmie w przeciągu najbliższych kilkunastu sekund. I bardzo dobrze zaczyna od zielonej kuli, no szkoda, że nie udało się tutaj w taki sposób zagrać tej zielonej, żeby jeszcze trąciła czternastkę, żeby ją wybiła z kieszeni, żeby stworzyła się tam przestrzeń, by na koniec partii adresować do tejże łzy ósemkę. Ale na razie jest wszystko w porządku. To też wygląda całkiem obiecująco. No troszeczkę mocniej naprawdę byłoby to świetne zagranie. Pozwoliłoby uwolnić dwójkę. Pozwoliłoby też uwolnić ją rzeczy żółtą kulę. Troszeczkę zabrakło impetu, który biała przekazałaby na bilę niebieską, ale jak się okazuje, dwójka wciąż jest do zagrania. No i czy to zdoła się dotoczyć? No tak, w sam środek kieszeni. No dobra, dobra, teraz sekwencja zagrań, sekwencja też dobrych decyzji, jeżeli chodzi o zawodnika z Gdańska. Wciąż otwartym pozostaje pytanie o pozycjonowanie potem na ósemkę. Teraz odpowiednio wyrzucający w kierunku lewej długiej bandy kąt na tej ostatniej bili pełnej byłby jakąś nadzieją, ale to tego kąta akurat nie udało się uzyskać. Cóż, być może z premedytacją tak rozwiązuje ten układ Olesiejuk, żeby ósemkę wbijać po bandzie, no zobaczymy. Zdaje się, że tak, no to pozycjonowanie nie pozostawia już złudzeń. A dość energicznie składa się do zagrania, czyli chyba próba dubla. No i zobaczmy, ta partia może skończyć się właśnie z korzyścią dla Jakuba Koszkowskiego. Nie w tej kieszeni chciał widzieć Olesiejuk ósemkę. Zobaczmy, jak do tego doszło. No cóż, takie błędy się zdarzają. 2-0 dla Jakuba Koszkowskiego.
Jakub Gorzkowski. Tym razem po rozbiciu Pawła Olesie Juka ma białą do swojej dyspozycji, wybiera pełne. No i zobaczmy, całkiem to dobry wybór. Dwójka dostępna, no tam przy zielonej kuli dość ciasno, no przy brązowej też trzeba będzie troszeczkę popracować. Ale chyba możemy mieć nadzieję, że teraz czwórka, potem piątka, no i być może nawet ta szóstka w tej sekwencji zagrań, teraz siódemka rzecz jasna, potem szóstka, w tej sekwencji zagrań może uda się tych bir pozbyć ze stołu. Chyba że znajdzie teraz sposób na dwójkę, nie, szóstkę, szóstkę sprawdza, szóstkę sonduje. Cały czas przy tej brązowej kuli, nie, jednak niebieska. Jeżeli przechodzi, to na pewno sprawa się nieco ułatwi. Świetnie, dobrze też to wygląda w kontekście bili zielonej. Ale zostawia sobie jednak zieloną na później. No proszę bardzo, złapał Jakub Gorzkowski wiatr w żagle. Ani myśli od stołu odchodzić. Wydaje się, że każda kolejna jego decyzja przybliża go do zwycięstwa. Tutaj no, po tej sekwencji zagrań oczywiście ona nie może być w żaden sposób miarodajna. No proszę bardzo, teraz jeszcze rozwiązuje już wszelkie wątpliwości związane z szóstką. No ta sekwencja zagrań tak utrudnia uwierzenie w to, że Gorzkowski jest ostatnim zawodnikiem tej grupy, jeszcze nie odniósł zwycięstwa. Co więcej, w tym momencie podwoił swój dotychczasowy bilans wygranych partii. No ale teraz się troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, skiepściło. Nie ma niestety do zagrania tej zielonej kuli. No warto, żeby w takiej sytuacji zadbał o to, by szóstka znalazła się gdzieś blisko kieszeni, by przy okazji błędu rywala móc z łatwością ją wbijać. Próbuję wbić, to słyszeliśmy w tym mikrofonie z sali, czyli to będzie próba lustra, a czemuż miałaby się nie udać? No ale szczęście ogromne, teraz dopisuje, tak się chyba, tak może się wydawać, bo zobaczmy, czy nie za kantem schowała się biała bila. Innymi słowy, wydaje się, że tylko te trzynastkę i tylko do przodu może zagrywać Paweł Olesiejuk. No i teraz jak się pomyli, to raczej powinien zostawić zieloną, a nie, można tam było jednak troszeczkę operować rotacją, świetne to wbicie. Dobre, dynamiczne zagranie, dobra też pozycja do kontynuacji. Zatem na błąd rywala jeszcze Gorzkowski trochę poczeka. No i teraz troszeczkę tak chyba sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli. Rodzi się pytanie, dlaczego nie chce zagrywać tej piętnastki. Bieganina taka po stole, ale cały czas pewne te zagrania. Dobrze wykonywane. No i to przynosi efekt. No i teraz jeszcze tylko trzy bile dla Olesiejuka. Tutaj też przydałoby się miękkie dla odmiany zagranie, takie przenoszące białą gdzieś w okolice środka stołu.
przesadził troszeczkę z tym wyjściem na ostatnią bilę z paskiem Paweł Olesiejuk. No i teraz jedyna opcja to, zdaje się, cofnięcie. Pokazujesz, szuka. No trudne to zagranie przed nim, bo cofnąć też trzeba na milimetr. Ten kąt wydaje się akurat taki, że może szukać z pozycji wyłącznie na prawą narożną kieszeń. Nic dziwnego, że długo się zastanawia, bo jeżeli coś tutaj pójdzie nie tak, jakieś skrzywienie, no to przy tej dolnej rotacji może się zrobić dobra pozycja do zielonej kuli dla rywala. Przypomnijmy, 2-0 prowadzi Jakub Gorzkowski. Wysoko zadarty kij w górę, więc to będzie od... Nie, to była ambitna próba zagrania do środkowej kieszeni. Dobrze to wyszła ekspozycją do czarnej, ale pechowo. Naprawdę to jest ogromny pech jak Pawła Olesiejuka. Sprawdzają teraz obaj panowie, czy czasem bile nie są sklejone. No proszę bardzo. Na granicy, absolutnie na granicy. To się mogło naprawdę skończyć bardzo różnie. Ale dużo pecha miał Olesiejuk przy tym poprzednim zagraniu, przy tym pozycjonowaniu, próbie w zasadzie pozycjonowania do czarnej bili. Schował ją za czarną. A proszę bardzo, Jakub Gorzkowski chce tutaj zagrać dubla. Tylko pytanie, co po tym dublu? Panowie obaj będą się ganiali z ósemką, nawet jeżeli się ten dubel właściwie może udać. Nie lepiej po prostu zostawić, nie zapowiadać tej białej, zadbać o to, zielonej, zadbać o to, żeby znalazła się przy kieszeni, odprowadzić białą gdzieś wysoko na stół, no to chyba jest lepszy pomysł. Na pewno ta ósemka jest trudna, choć można było spodziewać się ambitniejszej odstawnej. Teraz Olesiejuk na pewno ma szansę na to, żeby czarną kulę wbić, by zdobyć pierwszy punkt. Ale chyba przecina, tak jest. Zaryzykował, no im dłużej będzie się toczyła biała bila, tym więcej nadziei zachował Olesiejuk na to, że jeszcze rywal popełni błąd. Przydałoby się tutaj zagrać dynamicznie, tak żeby po dwóch bandach, właśnie tak, biała wyszła na ósemkę. Bardzo dobre to zagranie, dobra ta pozycja, no i czarna na mecz. Na pierwsze i ostatnie w tym sezonie Mistrzostw Polski Amatorów. Zwycięstwo Jakuba Gorzkowskiego. I ono staje się faktem, mamy 3-0. Oh.